Cześć, witajcie w kolejnym vlogu, a w zasadzie bardziej w dalszej części testów nowych nabytków. Wrzucę Wam do tego odcinka jeszcze jesienne siewy pszenicy, a następnie taką wczesno-zimową sprzedaż plonów z minionego sezonu. Ale to potem, na tą chwilę, skupię się na siewie i na moich spostrzeżeniach. Od razu widać, że robota tym poznaniakiem idzie o wiele szybciej, jednak prawie metr więcej szerokości roboczej niż w tym konnym siewniku. Kolejna bardzo fajną sprawą są te znaczniki. Bardzo upraszczają pracę, pomimo tego, że muszę się ich jeszcze nauczyć, bo nieraz zapomnę o nich, albo po prostu wydaje mi się, że krzywo zaznaczyły i chcę pojechać po swojemu, po czym się okazuje, że to jednak znaczniki miały rację. Na pewno muszę pomalować ten siewnik, bo na moje oko to nie jest jego oryginalny kolor. Tylko ktoś go pomalował jakąś bardzo kiepską farbą podkładową. No i teraz efekty widać gołym okiem. Farb trochę w garażu mam, więc pewnie w zimę coś będę myślał o tym. Dobrą robotę robią też z tyłu te zagarniacze, których oczywiście w tym konnym nie było. No i po poznaniaku od razu inaczej te pole posiewie wygląda. Znalazłem też kilka minusów. Nie działają tylne pozycyjne światła w ciągniku, więc pewnie będę musiał do tej elektryki zajrzeć, czy ktoś tak nie maczał paluchów. Znając życie, to pewno ktoś to zategował i tyle. No o hamulcach to mieliście okazję się przekonać już, a poza tym to jest na przednim kole jakiś luz. Podejrzewam, że piasta jest do wymiany. Mówiłem to chyba też już, ale chciałbym dokupić jakieś obciążniki na tylne koła, a jakby się trafiły jakieś oryginalne naprzód, to też chętnie założyłbym. Na pewno też zajmę się tym dachem, bo pewno na vlogu tego nie widać, ale na żywo jest strasznie niechlujnie pomalowany jakimś pędzlem i to jeszcze na taki okropnie dający po oczach biały. Pewnie go przemaluję jak należy pistoletem na jakiś podobny do koloru felg. Felgi za to są w ładnym stanie, więc tu nie trzeba nic robić. Opony myślę, że jeszcze z sezon objadą. A no i co mnie razi jeszcze to te felgi w tym siewniku. Nie pasują tu do niczego ani wzorem, ani kolorem. Wiedz też, jak gdzieś znajdę, to chętnie zakupię oryginalne, ale wiem, że były wersje na całych metalowych i na normalnych z oponami. To w grę wchodzą jedynie te z oponami. Może ktoś z Was widzów ma do sprzedania jakieś części? Z tych, których szukam, to śmiało piszcie w komentarzach. No, całkiem nieźle idzie ta robota i o ile do siewów nie miałem jeszcze aż tak bardzo niechęci i do tego konnego siewnika, tak będę teraz musiał pomyśleć też o jakimś choć trochę większym pługu do mojej 50, ale to jeszcze odległy plan. Dobra, słuchajcie, ja tutaj już powoli kończę siać to pole i widzimy się za momencik, to znaczy dla Was momentek, bo dla mnie to będzie trochę większa chwila. No i witajcie, witajcie z takiej mocno późnej jesieni, choć nie wiem, czy nawet stwierdzenie, że to już wczesna zima było, by nie lepsze czasem. Temperatura już rankami jest poniżej zera, a ostatnio to popadywał kilka razy śnieg, więc wnioski można wyciągnąć samemu. Dzisiaj mam plan wywieźć pszenicę na skup, aby wpadło trochę grosza na jakieś inwestycje w przyszłym sezonie, albo nawet w tym, bo jeden nabytek mam jeszcze w planie, ale w planie mam jeszcze jedną inwestycję, mianowicie chcę powiększyć hodowlę kurek, aby móc sprzedawać jajka. Później, jak wrócę ze skupu, to Wam pokażę, co i jak mam w głowie. A tymczasem trzeba się brać za robotę, bo zimno strasznie, a droga dość daleka. Pokażę Wam tylko jeszcze, jakie zmiany zaszły od ostatniego vloga na gospodarstwie. Udało mi się załatwić trochę tych płyt chodnikowych, które już były pod silosami, więc ułożyłem jeszcze trochę. Zawsze to coś więcej podwórka będzie utwardzonego. Udało mi się też posprzątać większość tych gratów, które leżały w każdym kącie i powynosiłem to na tył w wolne miejsca. Od razu się zrobiło ładniej, no i przede wszystkim więcej miejsca jest, a i porządku, to nawet nie wspominam. Zapinam przyczepę i biorę się za robotę. Przecież samo się nie zrobi, więc kto jak nie ja? Nie mam tego za dużo, więc jeden kurs z dwiema przyczepami. A to, co zostanie, to będę miał akurat do karmienia kur, nawet gdybym dokupił jeszcze ich sporo. Więc powinno bez problemu wystarczyć, poza tym pewnie jeszcze poza pszenica. I tak zakupię jakąś paszę albo kukurydzę i jakieś witaminy. A dodatkowo oczywiście kurki będą dostawały to, co zostaje z domu. Jakieś resztki jedzenia, suchy chleb namoczony w wodzie i takie różne.
najważniejsza sprawa. Będę miał dzisiaj też możliwość sprawdzenia tak na 100% tej żmijki z silosów, bo do tej pory jak karmiłem kury, to podbierałem z dołu silosa do taczki czy wiadra zboże i żmijka nie miała okazji pracować jeszcze. Więc mam nadzieję, że ruszy bez żadnych problemów i napełni mi te dwie przyczepy. Niedługo po zakupie i postawieniu tych silosów zauważyłem też w rurze do wysypu małą dziurkę, ale nie przegnitą, tylko jakby coś tam się wbiło. Więc wziąłem migomat i to zaspawałem. Aby podjechać tak w miarę równo, żeby w razie potrzeby poprawić czy przestawić trochę przyczepę i będzie dobrze. No i działa, jak natura chciała. Piękna sprawa. A ja to się mogę teraz śmiać z łopaty i cieszyć tym, że choć w tej kwestii jestem odciążony i nie trzeba ręcznie tego ładować na przyczepy. Tym bardziej, że mam nadzieję, zboża będzie z roku na rok coraz więcej. No ale rozwijać się trzeba przecież. Jak widzicie, mam już obie przyczepy pełne. Idę je spiąć i posprawdzam jeszcze oświetlenie, choć można powiedzieć, że to bez większego sensu, bo lampy są tylko w tej nowej przyczepie, a w tej mniejszej, starej nie ma ani jednej lampki, więc z tyłu i tak za mną nie będzie widać, gdzie jadę albo czy hamuję, no ale dla zasady sprawdzę to, co jest. Dobra, to co ma działać, to działa jak należy, więc mogę ruszać w drogę, coś tam mam, nadzieję, że wam z drogi nagram, a na skupie. O ile nie będzie nigdzie żadnej informacji, że nie wolno fotografować czy filmować, to też coś ich nagram. Ale pięknie brzmi ta 50-ka. No powiem wam, że przeskok pomimo braku różnicy w klasie ciągnika czuć mocno. Jednak jest sporo mocniejsza, no i szybsza od Władka, więc taki transport na pewno sporo mniej czasu mi zajmie. A jednak dość mocno na gospodarce się liczy ten czas, bo nieraz każda minuta nas może poratować przecież. Dobra, dojechałem już na miejsce, wjadę za ten szlaban i wyjdę, zobaczę, czy tam kogoś czasem nie ma. To zapytam, co i jak, gdzie podjechać z tym i co dalej. Dzień dobry panom. Proszę mi powiedzieć, bo jestem u was pierwszy raz na skupie. Przywiozłem pszenicę na sprzedaż. Gdzie mam z tym podjechać, aby wyładować? Dzień dobry. Dzień dobry. Tam za moimi plecami kawałek ma pan po lewej stronie otwartą dużą bramę. Tam trzeba podjechać, a następnie przy wyjeździe udać się do biura podpisać papiery. Okej, dziękuję pięknie za informację. No i ja już jestem po wszystkim. Udało się sprzedać wszystko i zarobić 29 tysięcy, więc bardzo piękna kwota. No ale towaru też było nawalone, jak nie wiem, na przyczepach. Wracam na gospodarkę i pokażę wam jeszcze, jakie mam plany względem tego powiększenia stada kur. No i super. Poszło całkiem fajnie. Dobra, chodźcie ze mną i pokażę wam, co i jak bym widział. No i patrzcie, tam na końcu za łąką jest taki dosyć spory kawałek zarośnięty jakimiś samosiejkami, więc pomyślałem, że zrobię tutaj porządek, ogrodzę to trochę, a na internecie znalazłem gotowe kurniki do kupienia, takie całkiem ładne. No i przy okazji pomyślałem, że powiększę trochę te pole, a przy ścianie z chlewika zrobię taką drogę dojazdową tutaj. Pole co prawda jest już zasiane, dlatego powiększając je, zostawiłbym jeszcze taką malutką miedzę, aby nie uszkodzić już tego, co rośnie, a całkowicie je złączyłbym dopiero po zbiorach w przyszłym sezonie. Tak bym to widział. Na razie dokupiłbym około 50 kurniosek, no i wszystkie jajka od nich poszłyby na sprzedaż. Co myślicie o takim pomyśle? Możecie dać znać w komentarzach, bo w sumie to jest taki plan na najbliższy czas, póki
Ziemia jeszcze nie jest mocno zmarznięta. Na kamień, co by szło słupki ogrodzeniowe zakopać. No i tym akcentem będę kończył dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że choć część z Was dotrwała do końca, a jeśli tak, to napiszcie w komentarzu inwestycja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!